Moi kochani, ludzie zgłaszają się do mnie z różnymi, z przeróżnymi problemami. Czasami się zgłaszają do mnie z problemami natury finansowej. Czasami zgłaszają się do mnie z problemami natury medycznej, czy że ktoś ma jakąś dolegliwość czysto fizyczną, na przykład złamał nogę i go boli, co ma zrobić. Natomiast większość tematów, którym ja się zajmuję w swoim życiu, jest natury psychicznej. Czyli w większości mam do czynienia z chorobami psychicznymi. Dolegliwość, czyli choroba psychiczna. I jeżeli ktoś się do mnie zgłasza z jakąś chorobą psychiczną, z dolegliwością, z którą sobie nie może poradzić i jest zrozpaczony, to ja mu mówię: kochany, podziękuj losowi, Matce Boskiej lub przypadkowi, że na szczęście to jest tylko choroba psychiczna, że to nie jest na szczęście ani dolegliwość fizyczna, ani dolegliwość finansowa, gdyż dolegliwość finansowa może być bardzo, bardzo nieprzyjemna, jak ktoś na przykład sobie narobi długów. Oczywiście jest to zazwyczaj spowodowane również dolegliwością psychiczną. Natomiast, kochani, ludzie się potwornie się boją czegoś takiego jak choroba duszy, jak dolegliwość psychiczna. Informuję wszystkich, że nic gorszego jak złamana noga, gdyż ona boli. Ona boli i to fizycznie boli. Natomiast dusza, owszem, też potrafi bardzo boleć. Potrafi, ale w większości przypadków doskwiera lub uwiera. W większości przypadków, kochani, to my sami tworzymy te dolegliwości. My wcale ich nie łapiemy, tak jak wirusa lub bakterie, która rzeczywiście istnieje. My to rozwijamy. My swoim myśleniem, swoim zachowaniem, swoim postępowaniem produkujemy większość chorób. Gdybyśmy my podchodzili inaczej do naszego życia, to 90% chorób by zniknęło z tego świata. I dlatego, kochany, jeżeli masz jakąś dolegliwość, i to nie jest dolegliwość finansowa, to się ciesz, ponieważ skoro sam się w to władowałeś, to sam z tego możesz wyjść. I to w bardzo prosty sposób. Odwrotny niż ten, w który tam wlazłeś. A teraz zaprzecz.